Cześć wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny unboxing. Będę otwierać paczkę z Monocerusa z nowym modelem z kolekcji. Zacznijmy. Jak widać, jest to obierka nowerski na ten rok. Maści się do jabłkowicy. Tu widzę, że te jabłuszka może nie chcą zbyt dokładnie odciwione. Ma tylko zaraz powiem otoć. Te jabłuszka są tak naprawdę słabo widoczne. I tu widzę też, że kopyta po raz pierwszy mają takie... No kopyta mają takie detale niby zrobione. Nie wygląda to może najlepiej i też mocno farba... Farba wjechała... Wjechałaby za kopytę. Szczególnie na tych jasnych. Róż możemy zrobić subtelniejszy, ale on jest taki ładny. Mam go już w innym malowaniu. I on taki ładny jest. Piękny. Te żyłki. A tak oprócz niego to zamawiałam jeszcze sznureczek taki. Spodziewałam się, że będzie taki trochę inny. On jest taki jakby, rucik. Można go formować. Ciekawe. Będzie to robienie akcesoriów. I teraz wezmę tego drugiego. Mam go w naści gniatej. Ale dużo bardziej podoba mi się ten nowszy. I on ma pomalowane oczy. Wow. Widziałam już jego unboxing i recenzję u Stanisa Snowy i dlatego się na niego zdecydowałam i naprawdę mi się podoba. Zastanawiałam się między nim a jeszcze jednym Wałachem Apeluzę, ale zdecydowałam się na niego i nie żałuję. Będzie świetnie w serialu się sprawdzi. Co prawda chyba tylko w jednej scenie weźmie udział, ale